Szanowni zebrani, pozwólcie, że zanim przejdę do tematu zasygnalizowanego przez prowadzącego dzisiejszą uroczystość, jeszcze raz, a mówię jeszcze raz, bo już czynił to ksiądz Tomasz, gospodarz parafii, podziękuję. Podziękuję księżom celebracom za mszę i za głębokie, mądre słowo. Podziękuję panu dyrektorowi Maćkowskiemu, głównemu animatorowi tego dzisiejszego, jakże ważnego wydarzenia oraz pracownikom Centrum Promocji Kultury. Panowi leśniczemu, który tam skromnie, widzę, w cieniu się ukrył. To też jest wielki wkład pracy pracowników Nadleśnictwa Karwin. Dziękuję panie nadleśniczy serdecznie. Również głębokie ukłony i słowa podziękowania kieruję w kierunku pani sołtys z Karwina i mieszkańców. Pani również tutaj bardzo wiele jakże pożytecznej pracy włożyli. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję bardzo serdecznie harcerzom, wszystkim tu zebranym, a w sposób szczególny członkom rodzin, bohaterów, których tutaj chcemy w ten szczególny sposób upamiętnić. Obecność państwa nadaje tej naszej inicjatywie, tej naszej uroczystości i naszej, myślę, pamięci sens szczególny, pogłębia go i czyni jakże istotną sprawą naszych już przeżyć, naszych emocji, naszych serc. Szanowni Państwo, stanęliśmy przed obeliskiem upamiętniającym niezmiernie ważne wydarzenie historyczne w dziejach Karwina, z tej małej naszej ojczyzny, lecz także, myślę, mające związek z losami naszej dużej ojczyzny, tak pięknie się splatają te losy. W tym miejscu, w 1944 roku, partyzanci Armii Krajowej podjęli akcję represyjno-sabotażową przeciwko Niemcom. Dla uczestniczących w tej operacji zbrojnej i innych, najważniejszymi wartościami były wspominane już też podczas mszy, jakże często w takich okolicznościach, Bóg, honor, ojczyzna. Poświęcić wszystko, pozycję społeczną, mienie, szczęście rodzinne, także, jak wiemy, życie. Wola uczczenia pamięci i dokonań żołnierzy Armii Krajowej zgromadziła nas tutaj, w tym odległym, wyciszonym miejscu Puszczy Noteckiej, usytuowanym przy odwiecznym trakcie między dawnym Drizem, obecnym Drezdenkiem, a Drawskiem, tak często uczyszczanym przez naszych bohaterów. Szczególna urokliwość tej przestrzeni krajobrazowej w sąsiedztwie tak pięknym XVII-wiecznego zabytkowego kościoła, powszechna życzliwość i przychylność, trzeba podkreślić, do tego zamierzenia, w szczególności karwińskiej społeczności, dodatkowo ugruntowała nas w przeświadczeniu, iż to właśnie tutaj, w tym miejscu, to upamiętnienie znajdzie szczególnie godne miejsce. Również wyjątkową okazją do odsłonięcia poświęcenia obelisku na cześć żołnierzy walczących za naszą wolność spod miasta niemieckiego jest zbliżająca się 70-letnia rocznica tej akcji, którą tu upamiętniamy, a także, jak wiemy, ta okrągła rocznica 75. wybuchu II wojny światowej. Nie bez znaczenia do podjęcia dialogu z przeszłością historyczną był fakt, iż wyszczególnieni na pamiątkowym pomniku żołnierze byli mieszkańcami gminy Drawsko, z których część w okresie powojennym osiedliła się w Drezdenku. Zanim przejdę do przybliżenia skróconych biografii bohaterów tamtych wydarzeń, przedstawię kontekst historyczny dzisiejszej uroczystości. Organizacja o nazwie Władysław Sikorski zawiązała się w połowie 1940 roku w Drawsku z inicjatywy ówczesnych mieszkańców tej miejscowości, między innymi Pawła Gabskiego, Józefa Maćkowskiego,
Floriana Drosta i Adama Pola. Wymieniona grupa konspiracyjna rozrosła się w okresie późniejszym do około 200 osób. W samym Drosku było 100 zaprzysiężonych członków omawianego podziemia. Grupy owych bojowników znajdowały się również w Miałach, Piłce, Chełście, Kamienniku, Pęckowie, Drawskim Młynie i Wieleniu. 16 osób działało także na terenie Rzeszy, m.in. w Krzyżu i Dresdenku. Organizacja propagowała ideę otrzymania polskości, a ich motywacją była również potrzeba zdobywania broni i żywności, aby przetrwać i poskromić Niemców. Początkowo konspiracja o nazwie Władysław Sikorski nie otrzymywała żadnych kontaktów operacyjnych z innymi podziemnymi grupami z obawy przed dekonspiracją. Według Pawła Gabskiego miała ona strukturę batalionu pod dowództwem Szczepana Włocha, w którego skład wchodziły kompanie. W Drawsku dowódca Józef Maćkowski, w Miałach Bronisław Nowak, w Piłce i okolicy Szczepan Sekuterski, w Krzyżu i Drezdenku Stanisław Szustak. Z upływem czasu, to jest około 1943 roku, organizacja Władysław Sikorski zmieniła nazwę na Puszcza Międzychocka, a po scaleniu z Armią Krajową funkcjonowała w ramach obwodu Czarnków pod dowództwem Edmunda Marona. Także około 1943 roku z organizacją Władysław Sikorski nawiązał kontakt Joachim Mumot, który w tym czasie pracował w nieodległym Zieleńcu, w małej osadzie Puszczy Noteckiej. Był to początek sukcesywnego powiększania grupy konspiracyjnej, którą zasilili wówczas wymienieni na obelisku Teofil Koko, Józef Grześ, a następnie Stanisław Staszek z Drawska. Do pierwszej akcji grupy doszło w dzień wigilijny 1943 roku w Pławiskach. Jednak nasilenie operacji represyjno-sabotażowych nastąpiło w 1944 roku w związku ze zbliżającym się frontem ze wschodu. Wśród większych działań operacyjnych partyzantów Armii Krajowej należy wymienić akcje w Kamienniku, Lubczu Wielkim, Lubczu Małym i Moczydłach. Dotychczasowe sukcesy żołnierzy AK zainspirowały ich do podjęcia działania w ówczesnym Hammerheide, obecnym Karwinie. Celem wyprawy było niemieckie nadleśnictwo w tej miejscowości, którą zaplanowano na dzień 14 października 1944 roku. Oddział partyzancki w liczbie 9 osób wyruszył o zmroku z bazy w Zieleńcu do Karwina pod dowództwem Edmunda Marona. W akcji tej uczestniczyli Joachim Mumot, Stanisław Staszek, Teofil Kokot, Józef Grześ, Józef Maćkowski, Stanisław Szymański oraz główny inspirator akcji Paweł Gabski i nieznany z nazwiska żołnierz z Drawska. Partyzanci nie zdawali sobie sprawy, iż ich oddział po raz pierwszy przeszedł z bronią na teren Rzeszy, do tak zwanego Altreichu. Akcja zakończyła się pomyślnie, bez rozlewu krwi, zdobyciem broni i amunicji znajdującej się w tym obiekcie, a także żywności, którą to zdobycz ukryto w bunkrze w pobliskim Zieleńcu. Przedstawię obecnie najważniejsze wątki biograficzne uczestników akcji i innych operacji zbrojnych.